20 lipca przypada wspomnienie błogosławionego Czesława, prezbitera. Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Śląskim. Był krewnym świętego Jacka. Miał studiować w Pradze, Paryżu i Bolonii, a studia swoje miał ukończyć podwójnym doktoratem z teologii i prawa kanonicznego. Wiemy, że należał obok świętego Jacka od Rowąża i Hieronima Niemca do księży z otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona od Rowąża. Czesław miał również zajmować stanowisko kustosza kolegiaty sandomierskiej. Prawdopodobnie pochodził z rycerskiej, to znaczy szlacheckiej rodziny, gdyż wówczas tylko z takim pochodzeniem przyjmowano do kapituły. Jako kapłan diecezjalny w roku 1220 lub 1221 wstąpił do dominikanów. Habit, podobnie jak święty Jacek, otrzymał z rąk samego świętego Dominika. W roku 1222 wraz ze świętym Jackiem od Rowążem i innymi współbraćmi przybył do Krakowa. Tam przyjął ich uroczyście biskup Iwo w otoczeniu kleru i ludu. Pierwsi dominikanie zamieszkali w Krakowie, oddając się pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej. W roku 1225 biskup Pragi zaprosił dominikanów do stolicy Czech. Wysłano tam właśnie Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem rodziny dominikańskiej na ziemiach czeskich. Po założeniu klasztoru w Pradze udał się do Wrocławia. Tamtejszy biskup, Wawrzyniec, powitał go nie mniej ciepło, jak to w Krakowie uczynił Iwo. Dominikanie otrzymali tam parafialny kościół świętego Wojciecha. Zachował się do dzisiaj dokument przekazania świątyni z dnia 1 maja 1226 roku. Tam Czesław pozostał jako przeor do roku 1231, kiedy to został przez kapitułę wybrany na prowincjała. Jako prowincjał brał udział w kapitule generalnej w Bolonii i w kanonizacji świętego Dominika w Rzymie. Po złożeniu urzędu pozostał nadal przeorem w klasztorze wrocławskim aż do chwili swojej śmierci. Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak błogosławiony Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów i całkowitego zniszczenia w roku 1241. Kiedy miasto zostało zajęte przez najeźdźców, część wrocławian postanowiła bronić się poza murami obronnego grodu. Czesław był duszą całej obrony, podobno jak błogosławiony Sadok w Sandomierzu, a później ksiądz Augustyn Kordecki podczas obrony Jasnej Góry. Podanie głosi, że Czesław modlił się o ocalenie miasta, wychodząc często na jego wały i zachęcając dzielnych obrońców do oporu. Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tej wojennej zawieruchy, mieszkańcy przypisywali uratowanie miasta modlitwą i wstawiennictwu Czesława, którego wiara złamała siły nieprzyjaciela. Według tradycji wrocławskiej Czesław miał umrzeć 15 lipca 1242 roku. Datę jego śmierci przyjmuje także tradycja dominikańska. Zaraz po śmierci odbierał cześć jako święty. Nad jego grobem w kościele dominikanów we Wrocławiu wystawiono niebawem ołtarz. Cześć od dawna mu oddawaną zatwierdził papież Klemens XI 18 października 1713 roku. Ciało błogosławionego Czesława spoczywa w dominikańskim kościele świętego Wojciecha w osobnej krypcie. Kiedy w czasie zdobywania Wrocławia w roku 1945 cały kościół legł w gruzach, zachowała się jedynie kaplica z relikwiami błogosławionego Czesława. Błogosławiony Czesław jest patronem Wrocławia. W ikonografii przedstawiany jest z kulą ognistą lub ze słupem ognia nad głową. Kiedy według tradycji ukazał się podczas oblężenia Wrocławia przez Tatarów, to niecodzienne zjawisko spowodowało ich odwrót. Atrybutami błogosławionego są krzyż misyjny, kielich, otwarta księga Ewangelii, laska pielgrzyma, lilia, monstrancja, puszka z komunikantami oraz różaniec. Módlmy się. Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś błogosławionemu Czesławowi głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Chrystus.